Czad, jak zawsze niebezpieczny, zbiera śmiertelne żniwo. Strażacy po wejściu do przedpokoju stwierdzili na tyle wysokie stężenie od razu po wejściu, że nie podejmowali czynności tam, tylko od razu ewakuowali tą dziewczynę jeszcze poza mieszkanie i dopiero dalej przy udziale już lekarza były czynności. Czy znasz już nasze dywany, dywaniki i chodniki? Piękne, kolorowe, małe, średnie i te duże? Zachwyć się ich delikatnością i pięknymi wzorami. Znajdź coś odpowiedniego dla siebie i rodziny. Tysiące możliwości. Odwiedź nas w naszym salonie. Mistrzowie już wybrali. Dywanopol Polska. www.dywanopol.pl. Synonim elegancji i luksusu. Na ulicy Towarowej w Nysie 27 lutego doszło do śmiertelnego zaczadzenia. Tlenek węgla zatruł 14-letnią dziewczynę. Ofiarę z łazienki wyciągnął jej ojciec na reanimację. Niestety było już zbyt późno. Zgłoszenie trafiło do służb we wtorek po godzinie 20. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy podjeżdżają na miejsce. Faktycznie w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze przy ulicy Towarowej, budynku wielorodzinnym, stwierdzili w przedpokoju tego mieszkania kobietę młodą, która była nieprzytomna, znajdowała się w tym przedpokoju. Strażacy po wejściu do przedpokoju stwierdzili na tyle wysokie stężenie od razu po wejściu, że nie podejmowali czynności tam, tylko od razu ewakuowali tą dziewczynę jeszcze poza mieszkanie i dopiero dalej przy udziale już lekarza były czynności ratunkowe przy tej osobie, no niestety zakończone niepowodzeniem. Młodą kobietę ewakuowano z mieszkania na zewnątrz, gdzie czekał już zespół ratownictwa medycznego. Strażacy w tym samym czasie sprawdzili budynek na obecność trującego gazu. W tym mieszkaniu nasze czujniki wykazały powyżej 400 jednostek ppm. Natomiast w kilku innych mieszkaniach jeszcze między 30 a 90 jednostek takie były pomiary, więc też to zagrożenie było. Zdecydowano o ewakuacji 7 osób z kilku innych mieszkań. W związku z tym, wystąpieniem tlenku węgla też w tych mieszkaniach. W trakcie tych naszych działań sprawdzających cały czas trwała resuscytacja krążeniowo-oddechowa i czynności ratownicze prowadzone przez ratowników medycznych, lekarza, ale też z udziałem w dalszej fazie, z udziałem strażaków, gdyż cała ta akcja próby uratowania dziewczyny trwała około godziny czasu. Niestety 14-latki nie udało się uratować. Źródłem czadu prawdopodobnie był piecyk gazowy. Tlenek węgla jest substancją lotną, jest gazem, jest nieco lżejszy od powietrza, więc unosi się ku górze i no może się różnymi sposobami przemieszczać, różnymi, czy to kanałami wentylacyjnymi, czy to nieszczelnościami w stropie, bo też nie mamy stuprocentowej pewności, czy gdzieś jakieś minimalne nieszczelności są. Może wyciekać się z mieszkania przez drzwi na klatkę schodową i następnie do mieszkania piętro wyżej. Trudno teraz ocenić, czy faktycznie stężenie tlenku węgla w pozostałych mieszkaniach wynikało z tego, że w tym mieszkaniu doszło do zdarzenia, czy może jakieś były też wady w pozostałych. No, tego już my nie będziemy oceniać. Po przewietrzeniu budynku i po sprawdzeniu, że już wszędzie są wskazania zerowe, mieszkańcy powrócili do swoich mieszkań, ale zalecenie było takie, żeby jednak wszelkich urządzeń podłączonych w tym pionie, można powiedzieć, do instalacji spalinowych, żeby ich nie używać, dopóki to nie zostanie dokładnie sprawdzone przez profesjonalistę, czyli przez jakiegoś kominiarza. Źródłem tlenku węgla w mieszkaniach najczęściej są piecyki gazowe, szczególnie urządzenia starszego typu, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń, na przykład przed cofającymi się spalinami. Powodem cofania się spalin może być układ ciśnień, niedrożny przewód kominowy, a nawet zbyt szczelne okna, na przykład w połączeniu z używaniem okapu kuchennego podłączonego do przewodu kominowego. Metodą ograniczenia ryzyka zatrucia jest używanie czujników węgla, które trzeba umieścić na przykład w łazience na wysokości powyżej 1 metra. Alarm z pewnością ostrzeże przed groźnym tlenkiem zwanym cichym zabójcą. Czy znasz już nasze dywany, dywaniki i chodniki? Piękne, kolorowe, małe, średnie i te duże? Zachwyć się ich delikatnością i pięknymi wzorami. Znajdź coś odpowiedniego dla siebie i rodziny. Tysiące możliwości. Odwiedź nas w naszym salonie. Mistrzowie już wybrali. Dywanopol Polska. www.dywanopol.pl. Synonim elegancji i luksusu.